No witamy wszystkich na kanale SFD. Kolejny podcast. Tym razem gościem naszym jest moja ulubiona ambasadorka. Ulubiona ambasadorka w ogóle, bo ulubiona ambasadorka z Opola to jest Gieniaszkowa, więc Jacqueline. Jacqueline znacie, kochacie, ale dzisiaj porozmawiamy z Jacqueline na bardzo ciekawy temat. Natomiast dla osób, które dopiero tutaj trafiły pierwszy raz, Jacqueline, przedstaw się naszym widzom, powiedz, czym się zajmujesz i później dalej będziemy rozmawiać już na nasz temat, na który się tutaj ładnie przygotowaliśmy, tak? Witam wszystkich, ja mam na imię Jacqueline, jestem trenerem personalnym, jestem też instruktorem fitness, czynnie działam też w social mediach, staram się promować taki zdrowy styl życia, motywować ludzi do treningów i gdzieś tam właśnie w takim zakresie sobie działam. No i tak jak Michał wspomniał, jestem też ambasadorką marki SFD. Dokładnie. Jacqueline, właśnie, jesteś trenerką i chciałbym Cię właśnie porozmawiać o biznesie trenera personalnego z punktu widzenia kobiety. Przygotowałem kilka zagadnień, które chciałbym, żebyśmy poruszyli. Powiedz mi, jak w ogóle wymyśliłaś, żeby w taki sposób zarabiać na życie? To znaczy u mnie to jakby to się zadziało w taki bardzo naturalny sposób, dlatego że ja od zawsze uprawiałam sport. Zaczynałam od koszykówki, trenowałam koszykówkę przez ponad 10 lat. Grałam tak naprawdę do studiów. Potem na studiach już niestety gdzieś tam przestałam grać z tego względu, że no nie przynosiło mi to takich korzyści materialnych, jakich bym oczekiwała, a no musiałam coś wybrać. W momencie, kiedy przestałam grać w koszykówkę, stwierdziłam, że chciałabym spróbować czegoś innego. Zaczęłam trenować sporty walki. Zaczęłam interesować się też trochę bardziej siłownią, bardziej fitnessem. W międzyczasie też zaczęłam studiować kulturę fizyczną i zdrowotną. Z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego, także tak jak mówię, no u mnie to było wszystko takie naturalne. Ja sobie nie wyobrażałam swojego życia bez sportu. Zresztą, wiesz, znasz mnie i widzisz pewnie też to, że ja jestem taka mega ruchliwa, że tak powiem. Ja nie potrafię siedzieć w miejscu, więc dla mnie praca za biurki 8 godzin siedzenia to jakby, wiesz, w ogóle nie wchodzi w grę. Także no u mnie to się zadziało po prostu w sposób naturalny. Ja gdzieś tam zawsze byłam związana ze sportem, no i tak już zostało. To widzisz, to jest ciekawe, bo ja na przykład wymyśliłem sobie, że zmienię swoje życie na życie trenera. Dlatego, że jak wyszedłem już z tej piwnicy na Politechnice, w której tonowaliśmy trójbój i zobaczyłem trenerów personalnych na siłowni, mówię, kurwa, przecież oni, kurwa, nie potrafią tego robić. I tak, wiesz, z samej tej takiej niechęci do tego, jak ludzie przedstawiają wykonywanie ćwiczeń, na których ja już tam się, powiedzmy, dosyć dobrze znałem, bo uprawiałem ten trójbój już od iluś tam lat i wymyśliłem, że przestanę być programistą, będę ludzi uczył podnosić ciężary. Ale wiesz, jaki jest problem aktualnych czasów? No. Problem aktualnych czasów i jakby naszego zawodu jest taki, że o tyle, o ile może Ty się, wiesz, specjalizujesz w trójboju i gdzieś tam może Ciebie to tak nie dotyczy, ale dotyczy to na przykład bezpośrednio mnie, bo w tych czasach tak naprawdę mało trenerów personalnych to są ludzie, wiesz, tacy zajawkowicze, ale na zasadzie takiej, że nie wiem, jacyś tam sportowcy, ktoś, kto faktycznie realnie osiągał jakieś sukcesy w sporcie, w jakiejś tam innej dziedzinie, znaczy niekoniecznie, nie wiem, w trójboju, czy nie wiem, w fitnessie, ale w jakiejś innej dziedzinie sportu. Tak? Sport jest raczej taką szeroko rozumianą dziedziną, a bardzo często jest tak, że to są osoby, które, no kurde, może teraz ktoś mnie zhejtuje, ale prawda jest taka, że pierwsza kategoria trenerów personalnych to są osoby, które schudły i stwierdziły, że jak schudły, to mogą zostać trenerami personalnymi. Zostają trenerami personalnymi. No sorry, ale kurde, no robisz jedną redukcję w życiu i tak naprawdę większość czasu siedzisz na kanapie, oglądasz seriale, zajadasz chipsami, nagle lekarz Ci powiedział, że czas się za siebie wziąć, bo zrobiło się słabo. Robisz redukcję i nagle zostajesz trenerem personalnym. No dla mnie nie za bardzo. I tak jak mówię, no pewnie zostanę za to mocno skrytykowana, ale uważam, że no, że nie, no, że gdzieś tam
bardzo niefajnie. Natomiast druga kategoria to są takie osoby, które przyszły na siłownię i stwierdziły, że w sumie to jest pewnie dobry hajs, to zostanę sobie trenerem personalnym. I tak naprawdę takich osób, które faktycznie, realnie, nie wiem, mają szkolenia, mają jakieś tam studia, są zajawkowiczami, jest naprawdę bardzo mało. I wydaje mi się, że ciężko jest trafić na dobrego trenera, nie? Ciężko jest gdzieś tam znaleźć kogoś, kto zna się na swojej pracy. Tak mi się wydaje. Ale może się mylę. Też mi się tak wydaje, dlatego tak jak mówię, ja po prostu popatrzyłem sobie i stwierdziłem, że skoro tacy ludzie to robią i zarabiają na tym całkiem nieźle i przy okazji robią to, co lubią, to czemu ja miałbym tego nie robić? A przecież jako programista zarabiasz więcej. Zarabiałbyś więcej. No niekoniecznie, ja zarabiam dużo. ale programiści, ja mam kolegę programistę, który... Żeby zarabiać 2-3 dychy jako programista, to musisz być takim zajawkowiczem w programowaniu, jak jestem zajawkowiczem w Trójboju. Bo jeżeli mówimy o zarobkach takich do 10 tysięcy złotych, no to okej, przeciętny programista zarobi spokojnie tyle. I są to, można powiedzieć, nie najgorsze pieniądze, ale nadal będzie ciężko przejść na ten etap właśnie takich kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie, bo nie jesteś zajawkowiczem. Musi cię to jarać, żebyś tyle zarabiała i naprawdę być w czymś zajebistym. I tutaj o wiele łatwiej jest taki poziom osiągnąć, kiedy robisz coś, co naprawdę cię jara, o czym myślisz całe dnie i dlatego się zdecydowałem zostać trenerem. Ale to dobrze, bo takich osób jak ty jest naprawdę mało. Takich, które robią to z jakiejś takiej potrzeby większej niż tylko, wiesz, zarobienie hajsu. Jakiegoś takiego, można powiedzieć, tak, ja że łatwego ja albo... Z hejtu do trenerów, nie? Okej. Spoko, rozumiem to. Nie myślałem o tym w kategoriach zarobkowych. Po prostu w pewnym momencie nastąpił taki moment. Siedzę w pracy 8 godzin, potem siedzę 6 godzin na siłowni, w weekendy prowadzę szkolenia albo też trenuję ludzi i mówię, no tak się nie da, przecież dostanę zawód do 30 i musiałem wybrać po prostu, co robić. I tak naprawdę jedyny moment, kiedy tego żałowałem, to było, jak się rozpoczęła pandemia i się okazało, że nie mogę pracować. Nawet już miałem momenty, że myślałem o tym, żeby wrócić do normalnej pracy. Na szczęście udało się tego nie zrobić. No ale no, tak to było przez ostatnie półtora roku, nie? Więc cieszę się, że mogłem zostać i robić to, co lubię i nie musiałem tego zmieniać, bo jednak siedzenie 8 godzin w biurze jest czymś, co może robić każdy. A bycie dobrym w tym, co się lubi, no to jest już zadanie właśnie, tak jak mówisz, dla ludzi z pasją i z zajawką. Dlatego... Znaczy, bo ja myślę, że bardzo ważne jest to, że jednak jakby nasza branża to jest taka branża bardzo ruchoma, ale w kontekście tego, że jakby jest dosyć nową branżą i tutaj cały czas trzeba się szkolić i cały czas trzeba w siebie inwestować i cały czas trzeba gdzieś tam tą swoją wiedzę pogłębiać, a no jednak większość trenerów to są osoby, które zrobiły jedno szkolenie kiedyś tam, nie? I jakby bazują tylko na tym. I kompletnie nie starałem się po prostu aktualizować swojej wiedzy. Tak mi się wydaje. Tak, w ogóle też szkolenie, trzeba brać pod uwagę to, że szkolenie to jest po to, żeby taka osoba, która chce zacząć jakąś nową dziedzinę swojego życia, czy to będzie bycie trenerem, czy to będzie, nie wiem, bycie kosmetyczką, czy jeszcze kimkolwiek innym, to jest tylko taki basic wiedzy i cała reszta to jest potem już praca, doświadczenie i dodatkowe szkolenia, które są specjalizujące, na przykład w przypadku bycia trenerem. Robisz jakiś taki ogólny kurs, masz wiedzę z każdej dziedziny, ale później stwierdzasz, że chciałbyś jednak pomagać ludziom wracać do sprawności po kontuzjach, więc kolejny etap jest taki, żeby robić coraz bardziej specjalistyczne szkolenia z treningu medycznego, prawda? I w tym się rozwijać, pracować z ludźmi, a nie tylko właśnie bazować na tym podstawowym pierwszym szkoleniu trener personalny, gdzie przez 6 weekendów liźniesz jakąś podstawę z każdej z tych dziedzin, prawda? Tak. I właśnie, jeżeli jesteśmy przy szkoleniach, to jak ty zaczynałaś, a co byś teraz z punktu widzenia, wiesz, po latach poleciła takiej po prostu, nie wiem, Żaklinie, która ma lat 18 i szuka swojej drogi w życiu, lubi uprawiać sport, ma jakieś tam osiągnięcia i myśli o zostaniu trenerką. Czyli tak, jak ty to zrobiłaś i co byś teraz poleciła takiej Żaklinie 18-letniej, czy 19-letniej, która skończyła właśnie liceum?
Wiesz co, na pewno wysłałabym ją na... wysłałabym ją. Na pewno bym jej doradziła, żeby może poszła w fizjoterapię. Wydaje mi się, że fizjoterapia to jest bardzo fajna baza dla trenera, dlatego że daje ci, no właśnie daje ci bardzo dużą bazę w zakresie fizjologii, w zakresie tak naprawdę, wiesz, możesz zrobić coś więcej niż sam trener personalny taki, który zajmuje się tylko powiedzmy, nie wiem, odchudzaniem albo usprawnianiem ludzi. Ale usprawnianiem w takim płytkim zakresie, prawda? Bo, no bo gdzieś tam ten fizjoterapeuta jest w stanie po prostu pomóc nam. No ale poczekaj, zależy iść na 5-letnie studia fizjoterapii, żeby zostać trenerem, skoro można na przykład robić fajne pieniądze jako fizjoterapeuta? Wiesz co, bo jakby jasne, że tak. Z tym, że teraz kwestia tego, co realnie chciałaby robić. No można robić fajne pieniądze jako fizjoterapeuta, ale teraz pytanie, czy taka Jacqueline byłaby zajawiona sportem i która chciałaby, wiesz, bo no tak jak mówię, zależy co chciałaby robić. Bo jeżeli ona chciałaby tych ludzi nadal, nie wiem, odchudzać, usprawniać, pokazywać im, jaką fajną zajawką może być sport, jaką fajną zajawką może być aktywność, to mając wiedzę z zakresu fizjoterapii, to jest takim, uważam, że pełnowymiarowym trenerem i taką pełnowymiarową osobą, która może ci pomóc w pełnym zakresie. I tylko o to mi chodzi, prawda? No dobra. Mogłaby to być dietetyka, nie? I wtedy jakby wiesz, i wtedy też masz coś, co ci daje dodatkowo, no bo wiesz, to jest też kwestia tego, czy rozmawiamy w zakresie, kończysz studia, czy nie kończysz studiów. No nie no, mówimy o kończeniu studiów, bo teraz tak, no. Jeszcze weźmy pod uwagę to, że na studiach uczysz się metod tak naprawdę przestarzałych z dawnych podręczników i właściwi specjaliści, czy to od dietetyki, czy to od fizjoterapii, też, jasne, że czy tak. Nawet lekarze dopiero taką prawdziwą wiedzę, jak chcą być lepsi, robią na specjalnych później kursach doszkalających za grube pieniądze, żeby mieć tą wiedzę taką aktualną ze standardami, jakie się teraz robi na świecie, więc też jeżeli... Czy to jest fajne, co mówisz? Uważam, że to jest jakaś droga, ale niekoniecznie uważam, że zrobienie 5-letnich studiów, żeby być trenerem, byłoby czymś, w co warto zainwestować te 5 lat. Nie? Nie, wiesz co, bo ja myślałam, że ty w ogóle pytasz o to, jakie studia wybrać. Myślałam, że o to mnie pytasz, nie? Jaką taką drogę? Jakie, co byś jej polecił? Co w ogóle bym miała zrobić, jakby stwierdziła, że chcę zostać trenerką? Jakie szkolenia? Jakie cokolwiek? Nie wiem, uprawnienia zdobyć? Od czego byś zaczęła? Gdybyś mogła zacząć jeszcze raz. Od czego bym zaczęła? Zaczęłabym od nauczenia się takiego wyrycia się po prostu anatomii. I mówię to poważnie, tak? Fizjologii. To są takie podstawy, które po prostu trzeba mieć. I to jest mega ważne. I dopiero potem, jak już bym miała chyba tak naprawdę ten zakres takiej właśnie wiedzy o człowieku gdzieś tam ogarnięty, to szłabym w jakieś tam konkretne specjalizacje. I właśnie fajne jest to, jak mówiłeś a propos tego, że gdzieś tam można się specjalizować, czy to w treningu medycznym, czy to, nie wiem, w treningu siłowym. Ty jesteś specjalistą od trójboju, prawda? Najgorsze, jak jest ktoś od wszystkiego, nie? No bo to jest tak trochę jakby było od niczego. I też sama znam takich trenerów, którzy się biorą za wszystko. Oni, wiesz, raz są po prostu trenerami, przygotowują, robią przygotowanie motoryczne komuś, za chwilę wiesz, bawią się w fizjoterapeutów, potem jeszcze mówią, że są dietetykami, a wiesz, jeszcze kolejnego dnia coś tam innego. Ja czegoś takiego nie uważam. Ja uważam, że kurde, no jeżeli nie mamy pojęcia o trójboju, to nie udawajmy, że mamy. Po prostu jakby bardziej szanuję taką osobę, która jest w stanie powiedzieć, dobra, słuchaj, nie wiem, nie znam się na tej dziedzinie i to jest fajniejsze niż, wiesz, takie udawanie specjalistów od wszystkiego. Więc fajnie by się było w czymś wyspecjalizować. I wiesz, jakby też nie chciałabym ci teraz wymieniać szkoleń i tak dalej, no bo już też jakby pomijając to, jakieś tam reklamowanie kogokolwiek i tak dalej, to po prostu uważam, że niewiele jest miejsc, gdzie można zrobić dobre szkolenia. No tak, ale gdybyśmy tak mieli uogólnić, czyli można by powiedzieć, żeby pójść na to szkolenie ogólne, pomyśleć, w czym się chce specjalizować i dobrać szkolenia specjalizacyjne. I tak, uważam. To była stosowna droga rozwoju dla trenera. Tak, wydaje mi się, że to to by było fajne. I też tak jak mówisz, wydaje mi się, że tacy też trenerzy od wszystkiego, od niczego też są przydatni,
To też zależy, kto ma jaki profil klientów, bo dla takiej osoby bardzo początkującej właściwie przyda się taka osoba, która w sumie pomoże jej liznąć tego wysiłku z każdej strony. I dopiero wiesz, jak później takie osoby się klarują jakieś nowe cele, jakieś może, nie wiem, sylwetkowe, sprawnościowe, wtedy warto by było, żeby właśnie taka osoba poszła wtedy do bardziej ukierunkowanego trenera z danej dziedziny. Mhm. To znaczy, wiesz, bo można być trenerem i po prostu zajmować się ludźmi, którzy do Ciebie przychodzą, ale bardziej chodziło mi o takich trenerów, którzy po prostu udają specjalistów we wszystkich. Tak. Okay. Bo jak wiesz, jakby ktoś by mi przyszedł i powiedział, że chciałby po prostu się przygotować do zawodów z trójboju, no to ja bym w życiu mu nie powiedziała, że ja go przygotuję, tylko wysłałabym go do Ciebie. Tak? No tak, tak samo. Wiesz, o co mi chodzi? Przyszedł do mnie i powiedział, że chce wystąpić w bikini, no to... No to też jakbyś powiedział, dobra, spoko, przygotuję cię, no to no bez jaj, tak? No to, no, nie, no więc właśnie. Nie mam pojęcia, dla mnie fitness bikini to są po prostu dziewczyny w strojach kąpielowych, szczupłe i tyle. Dla mnie nie umiałbym oceniać, czy ta sylwetka wygląda dobrze, czy źle, bo dla mnie one wszystkie wyglądają dobrze. No i właśnie, wiesz, o czymś takim mówię, tak, że gdzieś tam, że jeżeli, nie wiem, chcesz się zajmować przygotowaniem motorycznym, to się z tego szkul. Jeżeli chcesz się zajmować trójbojem, to się na tym skup, a nie liźniesz tego, a potem udajesz specjalistę od wszystkiego. No nie, jeżeli się na czymś nie znamy, to się, kurde, przyznajmy, a no i tyle, nie? Tak uważam. Też tak mam właśnie podobne zdanie. Cieszy mnie. A powiedz mi w ogóle, jak zaczynałaś to, no bo wiadomo, że na pewno najtrudniejsze są początki w takim zawodzie. Trzeba sobie jakąś markę wyrobić, pozyskać tych klientów. Jak to wyglądało u Ciebie? Czego zaczynałaś w ogóle? Wiesz co, ja zaczynałam tak naprawdę jeszcze, właściwie będąc na początku studiów, zaczynałam prowadzić zajęcia grupowe. Między innymi też dla dzieci. Ja zawsze też lubiłam, no w zasadzie tego, że studiowałam jakby no wychowanie fizyczne. Natomiast zaczynałam w ogóle od zajęć grupowych. No i potem gdzieś tam dziewczyny zaczynały się mnie pytać o jakby możliwość treningów personalnych ze mną, gdzieś tam im się podobało i w ogóle. No i stwierdziłam, że kurczę, no zrobię sobie te papiery, takie stricte szkolenie, prawda? No bo jakby zawód trenera jest zawodem wolnym, więc ja bez żadnego szkolenia, bez żadnych papierów, bez żadnych studiów mogłabym się ogłaszać jako trener personalny, prawda? No ale wiadomo, no, że ja też jestem taka, że jak coś robię, to staram się to robić dobrze, więc porobiłam jakieś tam szkolenie. Teraz już z perspektywy czasu wiem, że te szkolenia, no to można sobie wsadzić nie powiem gdzie, bo tak naprawdę niczego dobrego mi nie nauczyły, wręcz przeciwnie. Teraz z perspektywy czasu wiem, że ta wiedza kompletnie nie była wiedzą, którą warto komukolwiek przekazywać. No ale to już abstrahując od tego, wiesz, zaczęłam pracować jako trener w ogóle na samym początku. Ja pracowałam, zresztą do tej pory pracuję na takiej siłowni, w której są też dyżury trenerów. I pamiętam, że miałam taką najgorszą robotę wtedy, nie? Bo byłam taką początkującą trenerką i tak mnie robili w konia, że ja po prostu dostawałam wszystkie zmiany na 6 rano, bo wtedy te zmiany się tak zaczynały. I jeszcze wtedy nie miałam fury, więc jeździłam tramwajem, słuchajcie, 5:30 wstawałam. Nie wstawałam, 5:30 to już byłam w tramwaju. I jechałam na 6:00 posiedzieć na siłowni, popatrzeć, czy i ludzie. Tak, czy ludzie wycierają po sobie sprzęt i takie to było niewdzięczne. No a potem już poszło tak naprawdę też nie od razu, więc jak ktoś liczy na to, że zacznie pracować i właśnie dostanie dyżury na siłowni i od razu złapie klientów i wszystko będzie tak fajnie, to będzie się lanką, to się grubo myli, nie? Bo to niestety tak nie wygląda, a życie nas bardzo mocno weryfikuje jako trenerów, uważam, i niestety, ale ciężko jest złapać klientów, a już jak już ich złapiesz, no to niestety musisz w taki sposób działać, żeby ci ludzie mieli efekty, bo jak nie będą mieli efektów, no to ty niestety nie będziesz miał klientów potem, no tak? Tak. To prawda. Zresztą w ogóle też bycie trenerem dyżurującym, taką anegdotę prowadziłem przez jakiś czas taką Darię, która też była trenerką na tej samej siłowni, tylko tam w innym tym. I pytam się jej, dlaczego zawsze przychodziła, bo jak ja robię trening z takim moim kolegą Darkiem, przychodziła i nam ustawiała ciężary, które my używaliśmy, my ściągaliśmy ze sztangi, zakładaliśmy. I ona mi powiedziała, że tam wszyscy na recepcji wiedzieli, jak my trenujemy, że taki robimy, dopóki nie skończymy treningu, to my rozjebany tam cały graj, bo po prostu używamy tego wszystkiego na bieżąco. Ale to było takie właśnie zadanie dla nowych, żeby przyszli do nas
i żeby nam próbowali coś ustawić, a my po prostu byliśmy tacy, że po prostu nie byliśmy wtedy zbyt mili, bo nam przeszkadzano w treningu, się do zawodu szykowaliśmy. Ale sprzątałeś po sobie? Tak, sprzątałem po sobie, tylko że po prostu przez 3 godziny była ławka zajęta i te ciężary były wokół tej ławki rozpieprzone, no bo robiliśmy długi trening. No i potem powiedział, że menadżer wysyłał każdego nowego do nas, żeby miał taki właśnie chrzest. Nie? I to też było takie głupie po prostu w tej pracy. No, ale no, bez sensu kompletnie, bez nie? Sensu. To jest takie... Tłumaczyliśmy zawsze, posprzątamy jak skończymy. Mhm. A on przychodził i poprawił, mówi, zostaw to, bo ja tego używam. I on cały czas, ona cały czas przychodziła i musiała, ona potem przyznała się, że ona musiała to robić, bo ją męczyli o to, mimo że doskonale wiedzieli, że my ten trening zrobimy, skończymy, wszystko posprzątamy. My nawet własną sztangę na siłowni przywodziliśmy, bo na siłowni była nieodpowiednia sztanga do trenowania takich ciężarów. I to po prostu było całe takie, wiesz, wydarzenie dla nowego, że musiał tam wokół nas chodzić i upominać co chwilę. Tak ja bym się bała ciebie upominać. No, musiała. No. Jak tak na ciebie patrzę. Chciała dobrze wykonać pracę i po prostu przychodziła i upominała. Także no to nie jest życie usłane różami, pamiętajcie. No nie jest. Zwłaszcza, że właśnie no między innymi to jest tak, to co Michał teraz mówi, że jakby taki trener dyżurujący, początkujący trener na siłowni ma za zadanie jakby pilnować też tego porządku. No i niestety, ale ludzie też są w większości bezczelni. Słuchajcie, także jeżeli teraz słuchacie mnie, słuchacie nas, osoby, które po sobie nie sprzątają albo no nie wiem, nie wycierają sprzętu, to róbcie to, bo niestety ale ktoś to będzie musiał za was zrobić, a to nie jest fajne, na przykład dla dziewczyny początkującej trenerki przenoszenie, nie wiem, 30, kiedyś sobie tak przestawiłam plecy, by the way, wiecie? No, bo dźwignęłam nie tak, jak powinnam i potem nasz wspólny kolega Jakub musiał mnie naprawiać. Ja to mówię nawet z perspektywy obecnie właściciela siłowni. Wkurwia to, jak ktoś nie sprząta po sobie. Niestety tak, no. Także pamiętajcie o tym, sprzątajcie zawsze i nie proście dziewczyn z recepcji, żeby to robiły. I wracając teraz dalej do tematu. Trzeba od czegoś zacząć. Szkolenia to jest jedno, nawet najlepsze szkolenia do szkolenia, zrobić cały pakiet szkoleń, to jest wszystko i tak tylko wiedza teoretyczna. Dlatego rozpoczęcie kariery jako taki trener drużujący jest świetną opcją, bo macie się na kim nauczyć i zdobyć doświadczenie. Trener drużujący bardzo często ma wpisane w obowiązki chyba takie konsultacje dla nowych członków, prawda? Taki chyba trening tak. Wprowadzający. Tak, no. No i to uważam, że to jest bardzo dobre, żeby się po prostu nauczyć zawodu, bo to co poznacie na szkoleniu, trzeba potem nauczyć się wprowadzać w realia i no na jakimś musicie to robić, dlatego warto właśnie się zaczepić na takiej recepcji jako trener i też wciągnąć paru znajomych kolegów i spróbować na nich tego nawet nieodpłatnie na początku, żeby po prostu nabrać tego doświadczenia i obycia w pracy z ciałem innym niż nasze. Zgodzisz się ze mną? Tak, zgodzę się. Jeszcze dodam od siebie, że jakby dosyć ważne jest to, że jakby wiedza teoretyczna jest wiedzą teoretyczną i ona jakby daje nam pewną bazę do czegoś, na czym możemy się wzorować. Natomiast umówmy się, że niezależnie od tego, od dziedziny tak naprawdę i tutaj, jeżeli chodzi stricte o trening, to dochodzi nam jeszcze czynnik ludzki, tak? Mhm. Czyli Michał może do mnie dojść i powiedzieć, Żaklina, dlaczego ty ustawiasz swojej klientce przy hip thrustach nogi tak, bo w książce jest napisane, że one powinny być węziej. A ja mówię, a dlatego, że ona na przykład bardziej czuje właśnie pośladek w taki sposób, tak? Więc jakby zmierzam do tego, że często jest tak, że ktoś kogoś krytykuje, na przykład jakiegoś innego trenera, ale kurde, to jest trochę bezpodstawnie, bo już nie mówię o takich oczywistych błędach, ale o jakiejś takiej kosmetyce, wiecie, czasami jest tak, że my mamy różne budowy i czasami trochę inaczej czujemy dane ćwiczenie, trochę inaczej nam ten mięsień pracuje na różnych zakresach, więc jakby fajnie jest popracować, fajnie jest zobaczyć, jak ci ludzie po prostu funkcjonują i nie robić, jakby nie opierać się tylko i wyłącznie na wiedzy teoretycznej, bo jeżeli laska ci mówi, że na przykład bardziej czuje pośladek przy troszeczkę szerszym rozstawieniu stóp, a ty jej mówisz, nie, bo w książce jest tak i masz trzymać tak, no to jest bez sensu, no bo tak jak mówię, tutaj dochodzi czynnik ludzki, więc no fajnie jest łapać takie bardzo, doświadczenie, bardzo nie? To jest fajny przykład z tymi hip-thrustami, bo bardzo często ktoś się pyta, że uogólnił, jak zrobić hip thrusty. No to uogólniam, że oczywiście dobry bracing, napięcie brzucha, ustawienie pozycji całej pleców neutralnie, ale mówię, rozstaw nóg taki, jak wyczujesz, gdzie masz najlepsze napięcie na pośladku. No właśnie, no właśnie. To jest indywidualna kwestia. I to warto właśnie zrozumieć, że nie da się
są pewne rzeczy, które muszą być stałe, czyli na przykład praca tam w odpowiednim środku ciężkości, odpowiednie napięcie ciała i tak dalej, ale takie detale jak rozstaw rąk, nóg czy czegokolwiek innego, to są, tak jak Rzekam powiedziała, kwestie indywidualne i tego się nie nauczycie, jeżeli nie będziecie pracować z człowiekiem i najlepiej z dużą ilością różnych człowieków, bo każdy jest inaczej zbudowany i dopiero wtedy można zrozumieć, jak to po prostu wygląda, czego szukać, kiedy poznajemy nową osobę i sprawdzamy jej w ogóle jakieś tam możliwości i preferencje co do ustawień ciała. Także tak to wygląda. Tego najważniejsze w tym wszystkim jest doświadczenie, nie czytanie książek, nie robienie kolejnych szkoleń, tylko jak już macie tą podstawę, to starać się od tych najprostszych rzeczy zacząć wprowadzać je w życie, uczyć się na ludziach i dopiero jak już opanujemy tą teorię do praktyki, którą już mamy, znowu zagłębiać nową teorię i znowu wprowadzać w praktykę, bo jak się najpierw nauczycie wszystkiego i później będziecie chcieli to wprowadzać w życie, to się okaże, że jesteście już tak mądrzy, że nie wiecie od czego zacząć, bo tego jest po prostu za dużo i to jest też bardzo teraz widoczne wśród ludzi, którzy bardzo dużo się szkolą i uczą i mundurują się później w internecie, a tak naprawdę nie mają już mają za mało doświadczenia, a za dużo teorii i nie potrafią tego przełożyć później na praktykę w żaden sposób. No właśnie to jest to, co ty mówisz i o czym ja mówiłam, że ktoś ci powie, ale nie, bo tak było w książce, no, nie? Dokładnie. Ale to nie, bo to jest czynnik ludzki. My tak. Tutaj pracujemy na ludziach, a nie na, wiesz, to jakby takim perfekcjonistą można być, jak się, wiesz, jest protetykiem, nie? To jest ważne. Ale tutaj trzeba być elastycznym, też tak uważam. Ja też tak uważam. I zawsze jak prowadzę szkolenia, to tłumaczę, że no najważniejsza to jest po prostu praktyka na człowieku, że tutaj poznajemy jakieś tam podstawy, zasady, które muszą być zachowane, rzeczy, które są do ustalenia i tak naprawdę najwięcej nauczy ich po prostu praca z człowiekiem, czyli trzeba rozumieć ten ruch, który wykonujemy. Jeżeli chcemy z kimś ćwiczyć, musimy doskonale rozumieć ruch, nie teorię, tylko rozumieć go w praktyce i rozumieć, jak się różne ciało może zachowywać w trakcie wykonywania danego ćwiczenia. Dokładnie. Dobrze, no troszeczkę tutaj się rozgadaliśmy na to, ale... No to są ważne rzeczy, nie? To są ważne rzeczy, jakby... ale tutaj są jeszcze bardzo ciekawe kwestie, które mnie interesują. Oho! Oho! Dawaj. Powiedz nam, czy pracujesz z każdym? Nie. Nie pracuję z każdym. Na szczęście ja teraz aktualnie posiadając już własną firmę i jakby działając no trochę też na własną rękę. W sensie chodzi mi o to, że nie jestem zobowiązana wobec nikogo co do swojej pracy i nikt mnie nie rozlicza z tego, co robię i z kim pracuję, więc sama sobie mogę tych klientów po prostu wybierać, tak jak mi się podoba. Z kim nie pracuję? Miałam w swoim życiu parę takich sytuacji, że niestety musiałam zrezygnować z podopiecznych i były to kobiety. Ale to może temat na inny podcast. Natomiast z kim nie pracuję? Nie pracuję z mężczyznami. Ale pracowałaś kiedyś. Tak, kiedyś pracowałam. Teraz nie pracuję. No chyba, że przychodzi do mnie małżeństwo, na przykład jakieś powiedzmy starsze, to wtedy podejmuję się takiej współpracy. Natomiast powiem też, dlaczego starsze i dlaczego akurat podałam taki przykład. Chcesz wiedzieć pewnie, dlaczego nie pracuję z mężczyznami, tak? Znaczy ja się domyślam dlaczego, ale... Opowiedz nam o tym. A tu powiedz, co myślisz? Jestem ciekawa twojej teorii. Kilka rzeczy. Po pierwsze, wyobrażają sobie, że skoro jesteście blisko w relacji jakiejś tam trenerskiej, czyli na przykład mają z tobą kontakt, to można do ciebie podbijać. Druga sprawa, fotki siusiaków na Instagramie. Trzecia sprawa, prośba o jakieś durne rzeczy typu pokaż stopy albo nie wiem, wyślij mi tygodniowe majtki. Wiesz co, poniekąd masz rację, o majtki nigdy nikt mnie nie prosił. Nie, wiesz co, nie zdarzyło mi się taka sytuacja, aczkolwiek może teraz to się zmieni. Na Instagramie mnie prosili, ale to nie byli moi podopieczni. Nie. Miałam takie sytuacje, właściwie za każdym razem, kiedy zaczynałam trenować mężczyznę, to ci mężczyźni, wy faceci w ogóle macie taki problem, nie? Że jak kobieta jest zbyt miła, albo jest po prostu miła, a wy macie na nią jakieś tam parcie, a ona jest dla was miła, to wam się wydaje, że to już jest ten obiekt, do którego
można podbijać, bo to się uda. Ja tak nie mam. Nie masz tak. To jesteś chyba wyjątkiem, ale zauważyłam, że niestety tak jest, że u mnie to bardzo często, ja dlatego jestem trochę opryskliwa w stosunku do większości mężczyzn, bo zauważyłam, że jak jestem zbyt miła, to ten facet od razu sobie wyobraża nie wiadomo co. I też jakby to jest jeden z powodów, dla którego ja... Ty jesteś dla mnie miła, a nigdy do ciebie nie podbijałem, więc... Tak, jestem. Uwaga, że dla innych miłych dziewczyn też taki jestem. Okej, no dobra, może tak. Ale bo może też nie patrzyłeś na mnie jako na obiekt zainteresowań swoich, no wiesz? No nie, przecież jesteś atrakcyjną dziewczyną, więc... Ale, no tak, ale wiesz, Michał, to jest inaczej. My razem pracujemy, to jest jakby, to jest inna sytuacja. Kurczę, to jest inna sytuacja. Dobrze, do innych miłych dziewczyn, generalnie wiem o czym mówisz, że jak no. się zachowują mężczyźni. Ja tak nie robię, ale tak, wiem, że to jest problem, nie? Tak, spokojnie. Więc jakby mi też nie chce się potem tłumaczyć mojemu narzeczonemu, dlaczego dostaję SMS-a o tej, a nie o tej. To są takie jakieś, wiecie, rzeczy, które no, wynikają. Chociaż wiecie, i prawda jest taka, że jakbym się uparła, no to bym to jakoś tam przebolała i po prostu bym to może weryfikowała na tej zasadzie, że dobra, on ewidentnie chce ode mnie, nie wiem, czegoś innego niż treningu. Zresztą, Michał, tak z perspektywy mężczyzny, zastanów się. Już nie generalizując na tej zasadzie, ja uważam, że nie można kategoryzować, że kobiety są gorszymi mężczyznami od... gorszymi mężczyznami. No, bo są gorszymi mężczyznami. Dobra, sorry. Nie, bo jakby dosyć istotne jest to, że ja dzisiaj nagrywałam wyzwanie i jestem po nagraniu 6 treningów, także mogę opowiadać głupoty. W sensie przekręcać słowa. Ale kontynuując, ja nie uważam, że mężczyźni są lepszymi trenerami od kobiet. W sensie, nie wiem, w zakresie wiedzy i tak dalej, więc tutaj nie chciałabym tego tak generalizować, że facet musi iść do faceta na trening. Natomiast spójrzmy tak z takiej logicznej perspektywy. Jesteś młodym, zdrowym facetem. Chcesz zrobić jakąś fajną, solidną masę. Albo nawet redukcję, tak? Szukasz sobie trenera. Pójdziesz do trenerki? Czy do faceta? Szczerze mówiąc... Do faceta. W Polsce może jest jedna osoba, której bym powiedział... Dwie osoby, przepraszam. Który mógłbym się doradzić w kwestiach treningów, u których bym czuł autorytet jakiś. Nie? Nie, ale ja już nie pytam o jakby twoje takie... No tak, nie. Okay. Wiesz, o co mi chodzi? Ja bym chciał pójść poćwiczyć. Tak, o to mi chodzi. To bym poszedł do faceta z tego względu, że stwierdziłbym, że on będzie mnie lepiej rozumiał jako mężczyzna. Tak. I to jest... I uważam, że ale żaden kobietą, facet... to raczej bym wolał pójść do kobiety, żeby... bo też bym miał wrażenie, że prędzej zrozumie moje kobiece problemy. Aha. I takie... Może tak. Chociaż ja rozumiem kobiety, które idą do mężczyzn, natomiast nie rozumiem mężczyzn, którzy idą do kobiet i nie dlatego, że uważam, że kobiety są gorszymi trenerakami, tylko uważam, że są gorszymi współtowarzyszami treningu. I już ci tłumaczę, o co chodzi. To jest jedna właśnie z kwestii, dlaczego ja się nie podejmuję pracy z mężczyznami. Bo nawet jeżeli miałabym, na przykład mam taką sytuację, że mam podopieczną i ona chce, żeby jej mąż zaczął ćwiczyć. I to jest tam młody, nie wiem, 40-letni facet, który, nie wiem, na przykład coś tam sobie trenował, może biegał, no i ma potencjał do tego, żeby się rozwijać, tak, żeby trenować siłowo, żeby budować fajną sylwetkę. Ja go nie wezmę do siebie, mimo tego, że wiem, że to jest na przykład mąż mojej podopiecznej i że on prawdopodobnie nie będzie ode mnie nic chciał, tak, to ja go nie wezmę do siebie, tylko go odeślę, ale wiesz dlaczego? Dlatego, że ja nie będę dobrym współtowarzyszem treningu dla niego, bo o tyle, o ile na początkowym etapie jakby rozpoczęcia treningów, ja sobie dam z nim radę, bo ja mu pokażę, wiesz, ćwiczenia, pokażę mu technikę. No, wiadomo, że to są, na początku on ćwiczy na takich ciężarach, że gdzieś tam ja będę w stanie mu pomóc. Natomiast po przekroczeniu pewnego etapu jego siły, jego rozwoju w kontekście tego treningu, ja już nie będę dla niego dobrym towarzyszem, ani nie będę dla niego dobrym trenerem w kontekście tego, żeby go przeasykurować, żeby mu podać ciężar, żeby on się czuł zaopiekowany, ale pod względem takim bezpieczeństwa przeze mnie, bo ja fizycznie nie będę w stanie. No tak, w sumie jakby miał pierwszy raz w życiu podnieść 200 kilo i miałbyś za nim stanąć, on byłby jeszcze o pół metra od ciebie wyższy. No nie. To jakbyś go asykurował. No więc właśnie. I to jest druga kwestia, już pomijając aspekt ten taki, wiesz, podrywania i wypisywania, to jest druga i uważam, że ważniejsza kwestia, która dotyczy tego, że nie trenuję z mężczyznami, bo uważam, że nie mam do tego warunków fizycznych i tak jak mówię, dlatego podałam ci przykład starszego małżeństwa.
Bo ten starszy facet, on będzie chciał po prostu poćwiczyć, on się będzie chciał po prostu poruszać, nie? I on będzie chciał być sprawny i to jest okej, ja mogę trenować takiego człowieka. Natomiast faceta, który, nie wiem, będzie chciał robić masę, który będzie chciał się rozwijać sylwetkowo i tak dalej, no nie, na pewnym etapie ja będę musiała go i tak oddać. Ale na przykład jakiegoś faceta, który jest w ogóle niesprawny, jest otyły, a ma dobre rekomendacje, bo tam na przykład jakieś jego koleżanki odchudziłaś, to nie przyjęłabyś? Przecież taka osoba też nie będzie ciężko przyjęłabym, ćwiczyć. Taką bym przyjęła. Natomiast uważam, że zastanawiałam się, czy nie przyjdzie taki moment, że on się na przykład zajawi i czy nie będę musiała go oddać facetowi, po to, żebym mógł z nim po prostu lepiej progresować na ciężarach i tak dalej. Tak dopiero, nie wiem, na... Po jakimś, nie wiem, roku czy dwóch, jak zanim wtedy nie, myślę, że bym przyjęła, że taką osobę bym przyjęła. Czyli jednak niby nie przyjmujesz, ale są pewne warunki, które... No bo jakby wytłumaczyłam ci, dlaczego nie. No nie, tak, nie. To są okej. Okay. A masz w ogóle jakieś takie zabawne historie, jak, nie wiem, w jakiś zabawny sposób cię podrywano albo próbowano uzyskać jakieś inne korzyści poza relacjami trener podopieczny? Mam. Dawaj. Ale czy my to chcemy usłyszeć? Ja bym chciał. Mam. Kiedyś tak już w bardzo dużym skrócie to była taka właśnie chyba najdziwniejsza sytuacja, która miała miejsce podczas mojej kariery trenerskiej. Przyszedł pan, który właśnie bardzo chciał u mnie ćwiczyć. Ja nie podejrzewałam go o to, że może coś ode mnie chcieć z jednej prostej przyczyny. Wydawało mi się, że jest innej orientacji i tutaj absolutnie chciałabym zaznaczyć, że ja jestem bardzo tolerancyjną osobą i absolutnie nic do tego nie mam i może nie powinnam w taki sposób oceniać, ale to nawet nie było ocenienie na tej zasadzie, że on jest taki, sraki czy owaki, tylko po prostu wydawało mi się, że ten gościu może nic ode mnie nie chcieć, bo wydawało mi się, że po prostu woli facetów i już i bez żadnego oceniania takiego, wiesz. Tego, że założyłaś, że może nie lubić dziewcząt pod tym kątem, obecnie nie jest w dobrym tonie nawet zakładać czyjąś płeć na podstawie wyglądu i warto zapytać, jeżeli jest się kulturalną osobą, jakich zaimków osobowych używa dana osoba. I rozumiem, że ty to robisz. Tak, ja używam on jego jak coś, nie? Wiem, bo teraz tak jakby ta poprawność polityczna jest taka bardzo mocno szeroko rozumiana, ale kurczę, no właśnie nie chcę, żeby ktoś mnie zrozumiał źle. Po prostu wydawało mi się, że ta osoba może nic ode mnie nie chcieć. No więc jakby ja zawsze na początku swojej współpracy z daną osobą przeprowadzam wywiad, pytam o jego stan zdrowia, o to, czy kiedyś trenował, o to, jak trenował, jak się odżywia, jaki ma cel. No wiadomo, że przeprowadzam taki, czy miał jakieś tam zabiegi i tak dalej, taki szeroko rozumiany wywiad. No i pan na moje pytanie odnośnie tego, w jaki sposób wygląda jego dieta, stwierdził, że jego dieta wygląda zajebiście i że on się fantastycznie odżywia, bo on ma taki catering za 1500 zł. Na tydzień. No okej, okay, dobra. Potem przeszliśmy do pytania odnośnie treningu, czy kiedyś ćwiczył. On powiedział, że on w ogóle wszystko umie, on wszystko wie, bo on miał trenera takiego za 1500 zł na tydzień. No i tam były takie historie. Gościu rzucał w ogóle jakimiś kwotami z kosmosu. No nie wiem, czy on chciał mi zaimponować, czy co chciał zrobić, ale ja byłam tak zażenowana tą sytuacją. No modliłam się, żeby ten trening się skończył. Po czym właściwie już po zakończonym treningu ja stałam na recepcji, robiłam sobie kawę, no i on doszedł, czy mógłby mnie na chwilę prosić i też jakby nie robiąc tego w taki dyskretny sposób, tylko tak, żeby naprawdę bardzo wiele osób to słyszało i darli ze mnie łacha przez kolejny miesiąc swoją drogą. Może akurat tego słuchają, to im się przypomni. Gość mówi do mnie, że Klina, ja nie będę owijał w bawełnę, umówimy się. No ja jakby byłam dosyć mocno zaskoczona i w ogóle byłam też kurwiona wtedy tym treningiem z nim i tym, że musiałam się z nim użerać przez godzinę. No powiedziałam mu, że nie, że absolutnie nie. Wtedy jeszcze mój narzeczony nie był moim narzeczonym, tylko był moim chłopakiem, ale ja skłamałam, powiedziałam, że mam narzeczonego. A on popatrzył na mnie i mówi do mnie, no ale to chyba nie jest nic poważnego, co? No i ja już po prostu mój poziom zażenowania wszedł na swoje wyżyny i powiedziałam, że no nie, no jednak to jest coś poważnego, także daj sobie spokój. Po czym pan stwierdził, że mam jego numer i żebym się odezwała do niego.
Także no, to jest taka żenująca sytuacja i chyba taka najbardziej... Zakończyliście współpracę, czy jednak... No nie, no gdzie, błagam Cię. Tak, napisałam do niego godzinę później. Kamil się nie da. Nie. Nie, w ogóle... Aż musiałabym być bardzo zdesperowana chyba, żeby nawet współpracować z nim na poziomie trener podopieczny, nie? No. Więc nie. Nie, to była bardzo już później dziwna sytuacja, tak sobie wyobrażam. Zresztą też w ogóle nie z każdym się dobrze pracuje. Jak się nie ma tego takiej chemii między sobą... Tak, też to zauważyłam, nie? To po prostu praca z taką osobą jest bardzo męcząca. Po niektórych osobach po prostu kończysz... W sumie nic nie robisz, tylko mówiłeś, co ma robić, a czujesz się tak zmęczony, taką całą energię z Ciebie wyssała. Są takie wampiry energetyczne trochę, nie? Tak, ja mam wrażenie, że to są takie osoby, które są turboślamazarne, które są takimi flegmatykami. Ja trochę to tak odczuwam. Ja mam wrażenie, że takie osoby ze mnie wysysają energię na treningu. No, tak jest właśnie. Nie? I dlatego, kurde, dobrze jest, kiedy pracujemy sobie z osobami, z którymi nam się po prostu dobrze rozmawia. Jest, że ten trening to nie jest tylko... przejście od ćwiczenia do ćwiczenia, tylko jest to jednak spotkanie ze sobą i fajne spędzenie wspólne czasu. To się chyba możemy zgodzić, prawda? Tak. Tym bardziej, że no, współpraca trener podopieczny to jest współpraca długoterminowa, więc jeżeli ktoś nam będzie wysysał tą energię, to nie będzie nam się chciało z tą osobą pracować, te treningi z nim będą coraz gorsze i tak naprawdę ta współpraca będzie nieefektywna. Tak, to się tak. Możemy zgodzić. Dobra, kolejna kwestia, która mnie interesuje, bo skoro tak, mamy wolny zawód, pracujesz kiedy chcesz, jak chcesz, ile chcesz i z kim chcesz, to możesz popaść w taką pułapkę, że będziesz pracować 28 godzin na dobę, prawda? Jak zadbać o work-life balance? Jak u Ciebie to wyglądało, kiedy nagle zacząłeś mieć dużo klientów i pewnie chciałeś dużo zarobić, bo podejrzewam, że był taki etap, kiedy brałaś wszystko, co się dało. Tak. I jak to zrozumiałaś, że tak się nie da? No, wiesz o co chodzi. O tym work-life balance porozmawiamy. Mm-hmm. Jak chciałbym, po kolei. Wiesz co, tak faktycznie było. W momencie, kiedy moi podopieczni zaczęli osiągać takie efekty, których, nad którymi pracowaliśmy, no to faktycznie tych klientów zaczęło mi się sypać dosyć dużo. I no ja na przykład teraz mam taki etap w swoim życiu, że... kurczę, no jakby nie przyjmuję już za bardzo nowych osób, bo nie mam kiedy się, nie mam gdzie ich wcisnąć w grafik, ale miałam taki etap w swoim życiu, że pracowałam od rana do wieczora. Potrafiłam iść na 6 i pracować do 20 i zrobić sobie na przykład godzinną przerwę, albo na przykład zrobić tylko przerwę na swój trening, tak? No bo też to jakby jest kolejna kwestia, to możesz mnie o to zapytać, bo to jest ciekawy temat. A propos tego, jak ludzie postrzegają trenerów w kategoriach wyglądu, nie? To też jest ciekawy temat. Ale to jakby kontynuując. O czym mówiliśmy? O work-life balance. Tak, o tym, że pracowałeś 80 godzin na dobę. Tak. I ja, słuchajcie, jadłam po prostu, inaczej, spałam, robiłam sobie żarcie na następny dzień, biegłam do pracy, jadłam pudełka i tak wyglądało moje życie. Jakby ja tylko pracowałam. Jeszcze dodatkowo prowadziłam zajęcia fitness, więc ja byłam wypompowana. Ktoś kiedyś powiedział, pamiętam, że trener powinien się szanować i mieć sobotę i niedzielę wolną, więc zawsze starałam się, oczywiście w takim żartobliwym tonie, to nieprawda, zawsze starałam się te weekendy zostawiać sobie takie w miarę luźne, no ale też był taki moment w moim życiu, że ja i soboty pracowałam bardzo dużo, więc ja po prostu byłam turbo zmęczona. I w pewnym momencie zauważyłam, że przestaje mi jakby moja praca, która no, sprawia mi przyjemność, że przestaje mi tą przyjemność sprawiać. I zastanawiałam się, co kurde mogłam zrobić, żeby jakby to się zmieniło. Ale co, wiesz, to jest trudne, bo zarabiasz fajny hajs. I ale jak zarabiasz coraz więcej, to chcesz zarabiać jeszcze więcej. Dokładnie, nie? No. Ja na przykład mam w tą stronę, że im zarabiam więcej, tym jestem bardziej skąpa. I tym bardziej żałuję na pewne rzeczy. Tak to się u mnie odbywa. Natomiast zarabiasz fajny hajs i kurde, no co, zrezygnować z tych ludzi? Co ja mam im powiedzieć, nie? No ciężko, prawda? Mhm. Więc jakby pojawiają się takie dylematy moralne. Jakoś to się samo
tak mi się wydaje, że chyba taki okres wakacji, kiedy to ludzie po prostu jakby w mniejszym stopniu zaczynają uczęszczać na treningi, kiedy robią sobie trochę bardziej, więcej laby. Wydaje mi się, że to był taki czas, kiedy któreś tam wakacje, kiedy mi się trochę rozluźniło, ja już potem nie wróciłam do tego, co było wcześniej. A jeszcze potem kupiłam sobie psa. I to, ja wiem, że to może śmiesznie brzmi, ale to pomogło mi znaleźć właśnie ten balans, tą taką... No miałaś kogoś, o kogo musiałaś zadbać, tak, kto bez ciebie tak, sobie nie poradzi. Tak, dokładnie. Tak, tak, to mi pomogło właśnie znaleźć tą, ten taki złoty środek do wybalansowania właśnie tej pracy i tego życia codziennego i tego, że właśnie muszę być w domu, nie wiem, 3 razy dziennie z tym psem wyjść. I ja jestem szczęśliwa jestem teraz. Jestem teraz szczęśliwa. Fajnie jest. Pracuję tyle, ile chcę, z kim chcę. No i tyle. I nawet teraz, nawet jak mam podopieczną, która mi mówi, że chce przyjść, nie wiem, od rana na trening, a ja w środę pracuję po południu, no to sorry. Kiedyś jeździłam, nie? Jeździłam jak ten wariat, a teraz nie, no przykro mi. Pracuję od godziny 14 do, nie wiem, 22 na przykład. I tak pracuję. I żeby skały srały, to nie. Bo jakby też trzeba zachować taki zdrowy rozsądek, bo się można wypalić niestety, tak? Tak, tym bardziej, że ciężko jest też ustawić ludzi po sobie zaraz i chcesz mieć jakiś normalny tryb pracy. No jednak praca w usługach jest ja ustawiam. Fajna. Ja ustawiam. Ja jakbyś zobaczył tak. Mój kalendarz, to ja mam od 15 do 22, tam z 15-minutową przerwą, nie? Ustawiam. Tak sobie ich jakby gdzieś tam, nie chcę powiedzieć, że wyszkoliłam, bo to nie jest dobre słowo. Tak sobie, tak się z nimi dogadałam, że akurat mam fajnie to wszystko zorganizowane. No. No to jest właśnie taka kwestia, która chyba każdego trenera w końcu dopada, jak się zaczyna zapełniać za mocno grafik i mamy coraz większe potrzeby finansowe. Ja sobie też kiedyś z tym nie radziłem, co prawda trochę też inaczej pracuję, bo ja nie robię treningów personalnych, tylko ja robię konsultacje, potem piszę na podstawie ich plany treningowe, ale też było w pewnym momencie tak, że nie miałem czasu na nic wyłącznie ze swoim treningiem, gdzie jeszcze czasem w weekendy prowadzę szkolenia czy jadę na zawody i też byłem bardzo mocno wypompowany, więc to po prostu każdy musi to chyba przeżyć, trudno chyba nawet w ogóle dać jakąś radę, jak to osiągnąć. Trzeba po prostu dojść do tego etapu, kiedy wracamy, jesteśmy wkurwieni na tą robotę i dociera do nas, że trzeba to sobie uporządkować według właśnie jakiegoś takiego swojego pomysłu. Wydaje mi się, że chyba każdy musi przez to przejść, nie? Przez ten etap taki, wiesz, po prostu więcej, mocniej i tak dalej, nie? Aż nagle się robi kilka dni wolnego i przez te 4 dni na przykład człowiek tylko śpi i leży, to jest taki... No przynajmniej do mnie to trafiło, jak miałem pierwszy raz tydzień wolnego, jak jeszcze w ogóle pracowałem i na etacie i bardzo mocno już też... rozwinęła mi się działalność trenerska, jak pojechałem na święta, to cały tydzień spędziłem w łóżku, więc i to był taki moment, w którym zrozumiałem, że tak kurwa nie można. Nie? A wiesz co, tak sobie teraz pomyślałam, że pewnie teraz, wiesz, jacyś trenerzy początkujący, którzy na przykład walczą o klientów, albo którzy mają mało klientów i zastanawiają się, jak ich zdobyć, to pewnie słuchają nas i myślą, popierdoleni, nie? Narzekają, bo mają klientów, ale kurczę, no właśnie, nie, nadmiar. Nie jesteśmy maszynami, trzeba wymyślić sobie po prostu, jak to zrobić, żeby było dobrze. Niestety tak. I niestety. Jak już, a każdy w końcu kiedyś tych klientów zdobędzie, każdy osiągnie jakiś pik, jeżeli się po prostu rozwija w tym zawodzie i jest dobry, to każdy mu się uda, więc każdy się przed tym... Ludzi jest dużo, nie? Więc jakby... Korzystanie z usług takich ekskluzywnych jest coraz bardziej popularne, to już są coraz mniej ekskluzywne usługi, bo coraz więcej osób z nich korzysta, więc no, prędzej czy później każdy dobry trener będzie miał tak zapełniony grafik, że będzie musiał się zmierzyć z wyzwaniem życie czy praca. Dokładnie tak. No dobra. Ty w ogóle jesteś dosyć, masz fajnie rozwinięte te social media. A chciałem jeszcze wrócić do tematu tych niemoralnych propozycji. Ale sobie... Mam taki wypunktowany tutaj punkt naszego podcastu. Napisałem sobie zboczeńcy, stópkarze, OnlyFansy. Jak to tam u ciebie wygląda? Wiesz co, ja nie odpisuję na takie rzeczy. No ale tak chociaż nawet wyświetlisz pewnie czasami. Wiesz co, tam jakby w tej zakładce direct no. Jest tak, że jeżeli ktoś, ja kogoś nie obserwuję, to on mi wpada w inne, nie? I wiesz, jak widzę jakiegoś z boka takiego... Nie, słuchaj, miałam taką akcję. No. Miałam ja jeszcze jedna trenerka z Łodzi. Dawaj.
gościu, jakiś gościu, tak mi się wydaje, że jakiś gość albo jakaś turbo zakompleksiona laska, ciężko mi powiedzieć, kto to robił, ale na pewno nikt normalny. I to wiesz, to nie był jeden epizod. Stary, my się z tym borykałyśmy ze 2-3 lata. I wydaje mi się, że to był ktoś, kto, bo my kiedyś pracowałyśmy na jednej siłowni, potem się rozeszłyśmy. Ona poszła na jedną, ja poszłam na drugą, jakby w tej samej sieciówce, ale w innych lokalizacjach. Ktoś podszywał się za nas na czacie i umawiał się z facetami. Tak? I wysłał i moje zdjęcia, i jej zdjęcia, i raz za jedną, raz za drugą. I miałyśmy z tym duży problem. Ja z tym byłam na policji w ogóle, wiesz? Tak, bo na pewnym, w tym pewnym momencie to się zaczęło robić niefajne. Wiesz, teraz wyobraź sobie sytuację, że na przykład napisał w ogóle do mnie znajomy, stary znajomy mój, no. Taki od dzieciaka się znaliśmy i mówi do mnie tak, cześć, miałaś się odezwać. Ja mówię, co? On, no miałaś się odezwać. Ja mówię, kurde, gościu, o czym ty mówisz? Myśmy się widzieli z 7 lat temu ostatnio. No. Nie, no pisaliśmy ze sobą. Ja mówię, jak to ze sobą pisaliśmy? On, no pisaliśmy ze sobą na czacie. Ja mówię, gościu, chyba nie sądzisz, że ja siedzę na czatach. Po co miałabym siedzieć na czatach, nie? On, no pisaliśmy ze sobą na czacie, mówiłaś mi, że się odezwiesz, coś tam, dobra, finalnie wyszło na to, że ktoś wysyła moje zdjęcia, podaje się za mnie, no jakby wiesz, i moim imieniem, i moim nazwiskiem, i gdzie pracuję, no i wiesz, wszystko jest fajnie, dopóki ktoś, wiesz, nie napisze do jakiegoś z boka, nie, albo do jakiegoś psychopaty, mordercy i wiesz, i ja skończę o 23, on będzie na mnie czekał na przykład, tak? Nie no, to ogólnie, wiesz, co jest? Kiepskie, bo nie wiesz, na co on się umawiał. Może się umawiał, nie wiem, na randkę. Słuchaj, ja, bo to był pierwszy epizod, kiedy ja się o tym dowiedziałam, a potem jeszcze kilka osób do mnie pisało w tej sprawie. I ja kiedyś się zalogowałam na czat, jak była ta osoba i napisałam do niej. To pierwsze, co zrobił, to wysłał mi 10 moich zdjęć. No wyobrażasz sobie? I ja napisałam, mówię, gościu, no niestety, ale będziesz płacił odszkodowanie za... Ale znaleźliście w ogóle tą osobę? Udało się to zakończyć jakoś tak normalnie? Wiesz co, ona potem się przestała prawdopodobnie już logować, przynajmniej na mnie. No. Jakby to trochę umarło śmiercią naturalną. Aczkolwiek, w momencie, kiedy to ucichło, no to ja już się tym też nie zajmowałam, natomiast teraz już wiem na 100%, że już bym tego tak nie odpuściła, bo to było parę lat temu, tak? I ta koleżanka miała jeszcze gorzej, bo jej numer podał na jakimś takim profilu, wiesz, dla dziewczyn lekkich obyczajów i ona miała telefony, po prostu nie, telefony. Także tak to wyglądało i to nie było fajne. No trzeba się liczyć z tym i trzeba uważać, jak się działa w social mediach, to niestety tak jest, a teraz wyobraź sobie sytuację, że na przykład ja nie wiem tego od kogoś, kto pisze bezpośrednio do mnie, tylko na przykład jakiś kumpel Kamila mojego narzeczonego. I jeszcze by się okazało, że jacyś kumpel pisze. Kamila podkochują się w tobie. Wiesz, ale nie, no wyobraź sobie sytuację, nie, że jakiś kumpel Kamila pisze do niego, mówi, ty, gadałem z twoją dziewczyną na czacie, umawiałem się z nią, nie, na przykład, tak? No. Jak ja bym się z tego wytłumaczyła? No byłoby mi ciężko pewnie, nie? No to są takie rzeczy. I trzeba uważać. Trzeba mieć psychę twardą, nie? Do social mediów niestety. Ja w ostatnim czasie taką najzabawniejszą sytuację, jaką miałem, to patrzę, dzwoni do mnie Instagram. Na miniaturce widzę jakaś dziewczyna, ale widać, że to jest fake, bo takie foto jak z gazety. Ale mówię, dobra, odbiorę tą kamerkę, zobaczę, nie? I włączyłem oczywiście nagrywanie ekranu, bo czułem, że może być coś dobrego, nie? Patrzę, jakaś taka brzydka sylwetka jakiegoś chudego mężczyzny w damskiej bieliźnie, nie? Grzebie se w majtach, nie? No i nagle, kurde, odsłania te majty, to taki pindolek i ja sobie go tam marszczę, nie? Nagrałem, skasowałem, zablokowałem, wysłałem kolegę. Ale ktoś z Polski to był, nie wiesz. Tak, pisał po polsku do mnie, bo najpierw zanim tak? się zablokowałem, mówi, no odbierz, nie? I... Ale ludzie mają w ogóle, ja się dziwię, nie, że to... Że takie rzeczy mają miejsce, że ludziom się chce, nie? To jest tak, jak ktoś się podszywa za ciebie ileś czasu i to nie było, mówię, to było, trwało jakiś długo, czas, nie? No. Tak samo to, no kurde, nie wiem, znajdźcie sobie jakieś konstruktywne zajęcie. No może to jest, wiesz, to jest też sposób na życie. Nie wszyscy lubią robić coś pożytecznego, niektórzy po prostu są takimi pasożytami, amebami i lubią się podtrzymać pod innych, bo jeszcze pół biedy, no oczu mi nie wypaliło, jak zobaczyłem tego pisiorka w damskiej bieliźnie. Nic mi się nie stało, miałem trochę śmiechu, nagrałem to, wysłałem kolegom i to tyle, no ale to, co ty opowiadasz, no, to jest hardcore, nie? Więc, i to mocno, no, więc, no tak, więc, tak. No,
trzeba uważać. Także do dziewczyny, jak chcecie mieć ładnie rozwinięte social media, musicie się liczyć z tym, że z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność, parafrazując tego wujka Spidermana, ale no, dzieją się różne dziwne rzeczy. No, życie. Wiesz, ja też staram się właśnie nie prowokować, nie wiem, na przykład zdjęć. Ja w ogóle nie uznaję, nie? Wstawiania zdjęcia w stringach, takich rzeczy, bo ja wolę być, ja to się zawsze śmieję, że wolę być merytoryczna niż wyuzdana, tak. Nie? I wstawiasz ładne zdjęcia, ale nie wstawiasz właśnie takiej soft erotyki. Nie, żadnej, nie, no? Bo mi się to nie podoba, bo wiesz, jakby mnie obserwuje mój tata, moja mama, nie wiem, moja przyszła teściowa, nie wiem, kurde, wiesz, jakby wydaje mi się, że są pewne granice i czy tak bardzo zależy mi na ilości lajków, czy, bo wiesz, jakby zdjęcia w stringach, zdjęcia gołych tyłków, cycków i tak dalej, one mają ogromne zasięgi, ogromne. Nie wiem, ja nawet jak wstawię zdjęcie z gołą kolatą, to mam dwa razy tyle lajków, co jak wstawię duże ciężar. Ale tak jest, tak jest. Wiesz, i teraz ja pewnie mogłabym mieć więcej obserwujących, tak, wiesz, tak. O co chodzi. I mogłabym mieć jeszcze większe zasięgi i tak dalej, ale czy to jest coś, na czym tak bardzo mi zależy, żeby jakby... No. Robić coś wbrew sobie, no nie, dla mnie pokazywanie dupy nie jest fajne i ja tego po prostu nie będę robić, nie? Więc też może dlatego się odczepili ode mnie trochę, w sensie, wiesz, jakby... Też mi się myślę, że te dziewczyny, które pokazują, mają gorzej, nie? Mają więcej takich zboczonych akcji. Ale to, wiesz, często jest tak, że jak już atrakcyjna dziewczyna może nie ma pomysłu na siebie, a chciałaby też uszknąć kawałek tortu, czyli robić... pieniądze małym wysiłkiem, albo tak jak my robimy, robiąc coś przyjemnego, to się na taki krok decydują. Nie mi to oceniać w sumie, no nikomu krzywdy nie robią. Jasne, dlatego ja też tego nie hejtuję na tej zasadzie, że wiesz, że o jak można i w ogóle nie każdy sobie robi to, co chce, ale ja po prostu, ja mówię tylko i wyłącznie z perspektywy mojej osoby, ja tego nie będę robić, nie? No dobra, no to właśnie powiedz, jaki miałaś ty pomysł na rozwój swoich social media. No ja twoje social media obserwuję, mi się podoba to, co wrzucasz, szczególnie jak wrzucasz jakieś jedzenie, czy jak opowiadasz do story, ale... Jak wpadłaś? Bo na pewno szukałaś jakiejś swojej drogi, jak to zrobić, prawda? Wiesz co? Kurczę, nie wiem, ja już nie pamiętam, Michał, ja mam tak długo tego Instagrama, ja już go prowadzę z 7 lat, to nie jest tak, że ja sobie rok temu stwierdziłam, a założę sobie Insta i chciałabym zostać influencerką. No to tak nie jest, u mnie to wyszło tak naturalnie jakoś, nie, że ja sobie to zaczęłam prowadzić. Zaczęłam wrzucać właśnie jakieś tam zdjęcia żarcia, jakieś takie... Czyli content od początku był zbliżony do tego, co jest teraz, tylko teraz robisz to bardziej tak ładnie pewnie, tak, nie? Tak, tak. Wiesz co, kiedyś w ogóle miałam taką fazę, żeby poprzeglądać stare zdjęcia właśnie jedzenia, którego wrzucałam, to mówię, o kurwa, kasuję to, jaki dramat. Nie, wiesz, to jednak masz taką świadomość, uczysz się takiej świadomości, nie, estetyki. No teraz po prostu, jak odpalam twoje story, mówię, ja pierdolę, jak ja bym chciał takie ładne rzeczy pokazywać, a mi się nie chce, nie? Jedzenie, ja się jaram jedzeniem. Nie? Nawet jak coś mówisz, to jeszcze dasz ładny tekst do tego, co mówisz, że jak ktoś na przykład nie może włączyć głośnika... A wiesz, jak mi się nie chce tego robić? No ja wierzę, bo jak tak raz spróbowałem zrobić, nie, no pierdolę, kurwa. Wiesz, jak mi się nie chce tego robić? To jest w ogóle, wiecie, ja naprawdę ostatnio, teraz jest mnie mniej na tych social mediach przez ostatni tam tydzień i tak dalej, bo ja po prostu jak myślę o tym właśnie, że mam coś powiedzieć, a potem to opisać, to mówię, dobra. Kurwa, jutro. No tak, ale widać włożono w to pracę. No. Ale i tak nie wkładam w tyle, ile mogłabym włożyć i tyle, ile powinnam chyba włożyć. Wiesz, mam takie wyrzuty sumienia co do tego, bo to też jest moja praca trochę, natomiast, nie? Natomiast no jak ja to oglądam, to mi się to podoba i sobie czasami myślę, a może ja też bym tak zrobił, bardzo ale mi miło. Potem jak tak raz spróbowałem zrobić, to mówię, dobra, nie chce mi się. Ale to jest ciekawe, bo ja na przykład bardzo często oglądam bez głosu, wiesz, siedzę gdzieś, gdzie no nie chcę, żeby wszyscy wiedzieli, co oglądam, to te napisy są, tak, przydatne, są bardzo nie? Przydatne są. Ale wiesz, co możesz zrobić? Jest taka funkcja dyktafonu, więc możesz to podyktować i to Instagram ci sam napisze. Później ci pokażę. O. Za ciastko. Dobra. Już jeszcze wisisz mi nadal. To jedno. Mamy, to tak. A nie, w sumie. Dałem ci jakiś fit ciastka, więc... A dobra, okej, nie, jednak już nie wisisz, okej. No właśnie. Dobra. Oszukam. Gdybyś miała tak jeszcze powiedzieć, to z perspektywy czasu warto być trenerką, czy nie warto być trenerką? Tak podsumowanką byśmy sobie strzelili. Podsumowując? Tak. Kurde, nie wiem. Wiesz co, nie wiem, czy to jest dobrze zadane pytanie akurat mi. To też zależy od naszych potrzeb, od naszej zajawki, od tego, co chcemy w życiu robić. Kurczę, warto. Wiesz co, nie wiem, czy...
No to nie jest robota dla każdego, nie? Tak, tak, tak. To wiesz, to zależy od tylu czynników, Michał, że ja ci nie jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy warto zostać trenerem. Bo myślę, że dla jednych warto, dla innych nie. Na pewno, jeżeli lubicie o 16 wrócić do domu, to nie warto. A z twojej perspektywy jak to wygląda? Nie wiem, ja to lubię robić. No właśnie, widzisz, to jest takie pytanie, że ciężko na nie odpowiedzieć, nie? Bo tak. Dla jednych warto, dla innych nie. Ale z drugiej strony wolałbym na przykład być spadkobiercą jakiejś rodzinnej fortuny i nie robić nic, i robić tylko to, co mam ochotę. Ale nie, a na przykład patrz, nie miałbyś, bo ja, mi się zawsze wydawało, że ja marzę o tym, żeby po prostu no tak śmiesznie zabrzmi, na miesiąc wszystko zamknęli, żebym siedziała przez ten miesiąc w domu i to się stało, nie? To się stało. Nie, to było straszne. I tak, ja myślałam, że ja zejdę, po prostu umrę. Kamil mi po prostu już zorganizował studio, żebym ja miała gdzie pracować, bo ja, znaczy my zorganizowaliśmy, ale po prostu jakby Kamil znalazł nam lokal jakby bezpośrednio, żebyśmy po prostu mogli tam pracować. Słuchajcie, ja myślałam, że ja zwariuję, nie? Jak mnie zamknęli na miesiąc w domu, na miesiąc, na dłużej, ale ja już po miesiącu myślałam, że zwariuję. No tak. Nie, to był straszny okres. Tak, tak. Nie możesz robić tego. Ja też lubię pracować. Lubię spędzać czas w mojej pracy, bo po prostu robię to, co lubię. To pewnie masz to samo. Natomiast jeżeli praca miałaby być tylko źródłem dochodu i nie sprawiałaby frajdy, to myślę, że robienie jakichkolwiek usług, nie tylko trenerskich, nie jest dobrą ścieżką rozwoju. Nie, nie, bo praca z ludźmi jest ciężką pracą. Bo już pomijając jakby to, co my jakby staramy się przekazać i tak dalej, i samą taką otoczkę, albo sam, no po prostu jakby wartości, które my chcemy gdzieś tam przekazać, albo to, czego chcielibyśmy nauczyć kogoś, to jednak tutaj dochodzi znowu czynnik ludzki, nie? Mm-hmm. Człowiek i jakby człowiek człowiekowi nierówny i praca z jednym człowiekiem wygląda zupełnie inaczej niż praca z innym człowiekiem i to trzeba wziąć pod uwagę. A jak tych człowieków jeszcze macie 10 w ciągu dnia, no to już też różne. No i to wiesz, o różnych temperament, a jak teraz wyobraź sobie, że na tych 10 masz 7 takich właśnie wysysaczy, takich ssaków po prostu energii, nie? No to jest ciężko. Dlatego, no, tak jak zawsze ktoś się mnie pyta o kwestie treningowe, czy się robi coś tak, czy tak, tak samo w tym wypadku można odpowiedzieć, czy to warto zostać trenerem. To zależy. To zależy, nie? Dokładnie, to zależy. Ale chyba jest wiele pytań, na których odpowiedź brzmi to zależy. To zależy, na większość takich. Dokładnie. Chyba. I tak naprawdę, no, jeżeli szukacie fajnego zajęcia, jesteście zajawkowiczami, lubicie pracę z ludźmi, macie jakąś tam swoją charyzmę, to uważam, że warto spróbować. Ale trzeba w siebie zainwestować i trzeba mieć na siebie pomysł i trzeba poświęcić temu czas i nic Wam nie spadnie w tej branży z nieba. Niestety, tak, tutaj trzeba zawalczyć o swoje. Tak, więc jeżeli nie... No dlatego mówię, no trzeba mieć jakąś też w sobie charyzmę i chęć do działania, bo bez tego no ciężko będzie się przebić. No tutaj oferujecie siebie jako usługodawcę, więc musicie umieć sprzedać swoją osobę. Nie da się. Jesteście takimi troszeczkę prostytutkami. Zarabiacie pieniądze, sprzedając swój czas, więc musicie umieć ten czas sprzedać. Nie wystarczy tylko to, że będziecie najlepszymi specjalistami. I mogę coś jeszcze dodać od siebie, bo to jest ważne. Weźcie pod uwagę to, że pracujecie z ludźmi, którzy są żywi i którzy Wam ufają. I bardzo często jest tak, że ludzie, którzy przychodzą do trenera personalnego, oni tego nie weryfikują, do kogo przychodzą. Oni mogą przyjść, bo ktoś na recepcji dał, nie wiem, numer telefonu i tak dalej. I nie sprawdzają przyszłości tego trenera. Te osoby trochę Wam powierzają siebie, i dają siebie i no, swoje zdrowie w zaufaniu. I teraz weźcie pod uwagę to, że jesteście odpowiedzialni za nich, za ich zdrowie, za to, co z nimi zrobicie. Więc bardzo Was proszę, że jeżeli faktycznie się na czymś nie znacie, to się kurwa za to nie zabierajcie i nie eksperymentujcie na tych ludziach, ale w takim brzydkim sensie, bo jesteście za nich odpowiedzialni po prostu. To prawda, nie jest to tak ode mnie, że się czegoś nie wie, albo że się w czymś nie jest dobrym i nie trzeba brać każdego klienta, który Wam się nawinie, bo jakby do mnie przyszedł gość i powiedział, że chce, nie wiem, lepiej rzucać do kosza, to bym powiedział, że poszedł do kogoś, kto umie rzucać do kosza, bo ja tego nie potrafię. Ja mogę sprawić, że człowiek będzie silniejszy, sprawniejszy, może zbudować masę mięśniową, okej, to i tak jest kwestia tak naprawdę diety, trening siłowy daje po prostu pewne różne możliwości, ale nie podjąłbym się pracy
na temat jakiego, w jakim nie czuję się dobrze, żeby wziąć za nie pieniądze. Ja lubię wykonać swoją pracę dobrze. Jeżeli biorę pieniądze za coś, to chcę, żeby człowiek dostał usługę dobrej jakości, a nie takiej jakości, jaką mi się wydaje, że coś tam wiem, ale nie do końca, ale dobra, pieniądze wezmę, zainkasuję. Nie, nie. Trzeba po prostu być pewnym tego, co się sprzedaje, tak uważam. Tak, 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 dokładnie też tak uważam. Dobrze, no to co, moi drodzy? Kończymy, bo się rozgadaliśmy chyba, co? Tak, mam nadzieję, że z Jacqueline coś nagramy niedługo. Znowu wspólnie, dawno nie nagrywaliśmy, lubię nagrywać z Jacqueline. Myślę, że Jacqueline lubi nagrywać ze mną, a wy tak. Komentujcie i oglądajcie. Możecie dawać znać, jakie byście chcieli kolejne tematy podcastów. Z naszym udziałem na przykład. Na przykład. Może teraz ja bym o coś zapytała Michała, może ja bym była w roli prowadzącej, co wy na to? Nie? Nie oddasz mi tej roli? Nie, jak najbardziej. Możemy porozmawiać nie, no. O... Okej. Okay. Tak. Dobra, do zobaczenia. Subskrybujcie. Dzięki. I komentujcie.